No hello, tutaj Purpos, są ze mną. Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Lighter, masz pierdziel po odcinku. Dobra, zabiłem tego, dzięki se przed chwilą. Wiesz co? Jesteś lama, totalna lama. W ogóle to popełniliśmy. Totalna, podwójna lama. Powiedziałem dobrze od samego początku, że jesteś traitorem i ani razu do was nie strzeliłem, ani do Purposa, ani do ciebie. Ja też się nie strzeliłem, więc... No właśnie, a on na koniec przyszedł i mnie teraz zabił, wiesz? Nie, koniec, na początek. No. Na koniec praktycznie rundy. Dobra, ja mógłbym coś powiedzieć, bo fajna sprawa wyniknęła. Prawda, odcinek powinien trwać już jakieś 20 minut, tylko że i ja, i Gingis zapomnieliśmy włączyć... I Lama Lighter zapomniał nam przypomnieć. No. No jak tak można było, Kacper? Nie dość, że załączałem teraz nagrywanie i ten, witałem się, to on podbiegł i srumie przed startem, no. No, to takie surprise motherfucker. No, dokładnie, surprise motherfucker, no. No teraz się tłumacz, słucham cię. Dlaczego tak? W tym momencie, no? Sam fakt, że? Typo przyniósł... sam fakt, że Gingis, że Purpos na samym początku powiedział... dlaczego Lighter ma nad sobą te napisane? No ale tego już no nie tak, musisz no dobrze, powiedzieć, no, ale... skoro już okay. Nagrywamy odmowę. Muszę! Ale ty jesteś świnia, ojca zabijasz, mnie próbujesz skopać, no ja nie wiem w ogóle, Lighter. No, jak ty się w ogóle zachowujesz właśnie? Jakby umarł z Traitorów, tylko ja przeżyłem, ja muszę kierować was tutaj, chłopaki. No, ale jakbym był wredny i wiedząc od samego początku, co Purpos powiedział, że macie te nad głową, to bym mógł was zabić od samego początku, ale było powiedziane, że mam was nie zabijać. Dlaczego mnie zatłukłeś? No bo to jest pytanie. To jest pytanie, na które żądam odpowiedzi w tej chwili. No wredny Lighter po prostu, no. No? No dokładnie, dokładnie no. Tak jest. Ja no. Wcale... No, no. Ja tutaj nikogo nie będę bronił. No. Trzeba poczekać pistoletu, chłopaki. No. Znaczy... Nie rozumiem. No dobra. Dlaczego... Lighter, czemu masz te nad głową? Nie mam właśnie te nad głową i tak samo nie masz te nad głową, więc... Dobra, a powiedzcie mi, na czym polega bycie detektywem tutaj? A jesteś detektywem? No. Masz przy sobie kogoś zabije, to musisz pójść sprawdzić, czy to był... Nie. A to też jest tak, że możesz skanować czyjeś DNA i zobaczyć, czy on jest tym. Traitorem, czy nie? Czy on jest traitorem, czy nie? I czym się skanuje? Masz jakiś tam item chyba. Mam Glocka, Discomobulator, to? Nie, to granat. Już się strzelają. Nie, to... Jak jest tym? Ja muszę pilnować dźwięki za synka, mam, bo jak... Mam DNA... Purpos, jesteś traitorem, czy nie jesteś? Nie jestem traitorem. Chciałem pilnować Gingisa i synka, czyli... Wow! Gingisa, dlaczego rzuciłeś granat? Przez pomyłkę. Musisz... Uważaj, bo cię mogą zabić w każdej chwili. To teraz im powiemy, że to ktoś rzucił tam granat z tyłu. Ja im powiem. Ktoś tam granatami rzuca. A czemu mi nie działa dźwięk dalej? Ja tego nie rozumiem. Nie wiem. Gingis, musisz... My się jakąś broń. Chodź, ci znajdziemy coś chłodnego. Ja mam. Jak co masz? No to... Ale... Bo coś ładniejszego. Po co mi? To jest fajne. Ale... Kto tu się strzela z kim? Scooby-Doo jest traitorem podobno. Scooby-Doo jest traitorem? Chodź, znajdziemy ci broń jakąś ładną, chodź. Na górę. Tak, ja tu mam, tu mam kogoś, tu mogę go jakoś zdenować, o? Wpisz E i zobaczysz, czy to był traitor, to nie był traitor i możesz chyba sprawdzić, co od ten. IP body, ID nie wiem i piszę Rekushil. O! Aha, wytłuk nas. No, mówiłem. A, kto? Lapis. To ty, po co patrzyłeś na nie, na to ciało? No, a po co ty patrzyłeś na to ciało? No ja sprawdzałem DNA, to jest chyba normalne u detektywa. Beczunia tu jest jakoś podejrzewanie wygląda. Widzicie, znowu moja wina. Moja, nie jego. On miał giwerę, ja patrzyłem na ciało, sprawdzałem DNA, a on mu sprawdzał kieszenie, czy czasami czegoś nie ma. Ale ja w ogóle ich nie słyszę, mimo że gdzieś tam bardzo z tyłu ich słyszę. Ty chciałeś, Kacperku, powiedzieć, że co? Że ty już nie mogłeś sprawdzać DNA, tylko ja mogłem. Ja też no mogłem sprawdzać. Kieszenie? Nie wiem, czy w kieszeni, czy nie. Wiem, że mogłem. A kim byłeś? Detektywem? Nie, innocentem. No.
No ja jestem... Dobra, przyłączamy się, popatrzmy na resztę. Gdzie tylko jest Kurkos? Co oni mówią, bo to jest najgorsze, że ja nie mogę teraz ja też tego ich włączyć. Nie słyszeć. To są jakieś spiski, kto może być tytorem, kto nie jest. Lapis, no ja czy... rozumiem, tylko że nie mogę włączyć dźwięku. Jaka nie jest komenda? Coś, no. Dziki Red z góry obserwuje z dachu wszystkich i mierzy do nich, ale nie strzela. Zaczął strzelać chyba. Co zaczął? Przecież nie, to nie on, bo on ma snajperkę. To nie on. Ale ten La coś tam zginął jest. Przed chwilą. Myślę, że Dziki Red jest. Bo no to on jest Dziki Red na górze, na dachu tutaj właśnie. Dziki Red on... jest na górze, tak? No. Myślę, że on może być, bo on tak się ustawił tak dziwnie, nie? Tak dziwnie, wymierza, mierzy, tak, ale nie... Strzela ale... O, strzela, teraz zaczął strzelać chyba. To strzela Purpos. A. Nie, to strzelał kto inny do niego tutaj. Dobra, teraz Purpos... Jak coś tam. Teraz Purpos sobie najgorszą rzecz, jaką można zrobić w Trouble in Terrorist Town. Zacząłeś strzelać bez jakiegoś... O, Lighter! Boże, Lighter! To jest tylko i wyłącznie zabawa. Ja wiem o tym, tylko oni drą mordę! A, bo my ich nie słyszymy. No, no właśnie, i mówię co on... To i mówię, co oni mówią. Aha, to on powiedział, że ktoś zrobił, że Purpos zrobił najgorszą rzecz? Mówię, że... To, o, tak, wie, dobra, i teraz wiecie co powiedział? Aha, bo Purpos był traitorem. Nie byłem traitorem. To jakiś Mr. Vec to był. Ten, co nas zabił, Kasper, we nie, dwóch. Nie, ten Lapis już nie żył. Aha. Ja nie mówię to, co... Nie wiem, że jak ja bym się wspinał, że... Bo nie, Purpos to co zrobiłeś, no zacząć Fredek, muszę zagłuszyć trochę muzykę. No właśnie, wiesz co? No. Od ilu czat głosowy, bo tutaj chyba od iluś tam... Od ilu lat? Ja mam 12. To znaczy, to tak napisali, no. Od ilu czat głosowy, no. Uwaga, będę wiedział. No dobra, to ja jestem teraz traitorem, możecie mnie zabijać. Ta? Wybijcie mnie. Teraz ci powiem, czy jest traitorem. Jak jestem. Nie sprawdzisz mnie, nie dasz rady, ja ci ucieknę, zwieję ci. Deadpool jakoś tak dziwnie się... Czekaj, tu jest jakiś typo. Deadpool jakoś dziwnie się zachowuje. Opa, opa. Dlaczego on nie chce zaskoczyć? Opa. Dupa nie chopa. Ktoś tam się bardzo dziwnie zachowuje. Szkoda, że ich nie słyszę, bo naprawdę by się przydało, żeby ich było słychać. Ja też ich nie słyszę, wyłączyłem to. Ale to wiesz co, ja od nowa i to nie daje rady. No właśnie, nic nie daje. No tu gadają. No i co teraz? W kropeczki, o ho ho ho. A ja się schowam za wstążeczki, o ho ho ho. Jaruśki staniczek, o ho ho. Dobra. Nie ruszam. No i co? Co jest z traitorem? Jakieś podpowiedzi tam dają, Lighter? Drum or deck, jak się zmienia broń. Że ktoś do laboratorium wszedł. Coś tam z tego. No tu coś mi jeszcze zmierza. O, mierzy. Mierzy. Lighter jest traitorem! Co z tego? Zabiłem dwóch, jolo. No to dobrze wiedzieć. Znowu oczywiście musiał przyjść do mnie, to jest normalne. W każdej grze! To jest normalne. A ja nie przyszedłem do ciebie, przeszukałem broni lepszej niż scout. I patrzę, to jest taki... Taki... Newbie chowa się chowa się za tym, za boksem. Patrzę, Gingis, pyk! Ale... Dobre jest nieważne, kim będę, jak cię zobaczę, to będę strzelał do ciebie. Ważne jest to, że Purpos nie jest traitorem. Ja no ci nie. Mówię, Lighter, przygotuj no się nie, na bo to. No nie, widzę, kto jest traitorem. Przygotuj się na to, Lighter, że teraz nieważne, czy będę traitorem, czy będę inocentem, czy będę detektywem. Jeżeli zobaczę twój nick, od razu do ciebie strzelam. Purpos mówi, że chodzi i wyłącznie o dobrą zabawę. Czy się... Czy twoje... Czy... Okej, dobra, ten typ jest. Co to było? Nie mogę się ruszyć? Allahu Akbara zrobił i czterech zabił. No cóż. Co tak zrobił? No ten Olaf coś tam. Przechodziłeś obok traitora, jakby co Purpos. No widzisz. Jeszcze mnie wyży ten. Wykiełbasiło mnie. Wykiełbasiło cię? Nie mogę się. Nie mogę. Myszka mi przestała działać. Sobie? To. Kontrol. Kontrol. Lewy kontrol. Dziękuję. Działa. I co? Lighterku, przygotuj się na to. I co, i nikt go nie zabije za to? Za co? No za to, że nas czterech wysadził. On sam się wysadził, przecież on zrobił Allah. A ja...
Lighter, ja nie wiem, co on zrobił, kurna, i co tutaj ja można robić. Ja też nie wiem, nie gram, tak samo pierwszy raz gram z nimi tą grę. Jedyne, co ostatnio graliśmy, pierwszy raz, kiedy to grałem, to wtedy, kiedy się, po prostu się strzelaliśmy. No. Ojoj, ale mapa jest fajna, to trzeba przyznać, że ta mapa jest fajna. W ogóle graficznie jest fajnie zrobiona. Tak. Jak na Source'a, to jest świetnie. Polecamy, jak chcecie się tutaj pobawić, to zapraszamy na to. Szkoda tylko, że kurde, nie mogę faktycznie tego dźwięku odpalić. Ja też ich nie słyszę, no ale próbuję wolumę. Jeszcze mi nie chce, widzicie. Wolumę? Bo jest wolumę. Tyle dzieciarni, tyle jest gadania, nie wiadomo, co Wojce, kto mówi. Voice, Voice NAP jest jeden, a może Voice Volume jest coś takiego, co? Chyba nie ma. Voice, szukam. Voice over, pere, bloom, bam, skala, reserve, show, do, deal, bam, ale nie ma. No trudno. Nie ma, to nie ma. To będę dalej latał sobie z ludźmi i patrzył na nich. No dokładnie. Tutaj dwóch chodzi. Normalnie. Czekaj, ale teraz jeszcze żyje? Jeden jest ze zabawki. Zabili go zaraz po tym, jak mnie zabił, to ktoś na nim sprawiedliwość wymierzył karabinem. To wie? Kto jest ostatnim traitorem? Jest dwóch. Aha, jeszcze jest dwóch. Chcesz wiedzieć? No. No przecież i tak nie gram. Jakubowski, Jakubowski i kim jestem. I dziki red. Widziałem, kim jestem. To ten, kim jestem, bez sensu robię, bo łazi gdzieś sam. Po pomieszczeniach widziałem, że łazi. No. Znaczy nawet dobrze, bo nie narażasz się na innych, kim jestem? Nie? Teraz wlazł do jakiejś, nie wiem, dziury. Deadpool go teraz dopadł. Kogo, Jakubowskiego? Czy kim jestem? Nie, no to kim jestem? No to ja bym, kurde, obiegają. Ja bym go zabił, bo jest sam na sam z nim. Nie, no tak, ja też bym go zabił. Był zupełnie sam na sam z tym gościem i daleko był ktokolwiek od niego. Ty też, jeżeli zabijesz... Chodź, drzwi otwieraj, nie oni. Zabijesz zbieram. Osobę, która nie jest traitorem, nie? Mhm. To dostajesz twoje obrażenia, no masz 20 minus... Po prostu zadajesz 20 obrażeń, nie? Obrażeń, nie? Mhm. A jak zabiję dyrektywa, to 50%. Kim jestem, nie ma. Mateusz rzucił granat w ogóle. Kim jestem, się położył do jakiejś tam pompy. Wypompował się. Jakubowski. A ten Jakubowski aż normalnie celuje. Proszę, żeby dostać, nie? No. Jakubowski? Ja coś tam ich słyszę, ale ledwo. Pewnie ode mnie, kapa. No, możliwe, że od ciebie, no. No i co? No nie wiem właśnie. Ile jeszcze czasu? Już overtime jest, dogrywka. Jest overtime, czyli jest dogrywka 6-minutowa. Ile? No 6 minut. No ten Jakubowski mógłby się do roboty wziąć i coś zacząć strzelać z tej snajperki. 6 minut? Chyba pokazał... A nie, dobra, już myślałem. Szok. No, szok jest, szok straszny. Szok and szoko szok. No to mówię, no niech on się weźmie do roboty wreszcie. No, nareszcie wziął się do roboty. Co? Ciągnął galoty? Zaraz zginie. Bo go oblały poty. No i koniec. That's the end. Wreszcie. Teraz uwaga, kolejna runda. Czekajcie, a nie ma tego? Nie ma... Minecrafta. No dobra, Minecrafta właśnie, bo chciałem. No to jeszcze jedna rundka na pewno. Ale jedna rundka, bo jakoś dzisiaj mi to nie leży. Wręcz mnie to denerwuje. Nie, ja mam teraz purpose dla nas zadanie. Nieważne, kim my jesteśmy, ustalmy sobie na samym początku. Nieważne, w jakiej grupie. Nieważne, to jest mało istotne. Widzisz, Nicklighter, strzelaj. Dobra. Robimy tak. O Boże, ale zanim jak wy zaczniecie do mnie strzelać, to ja będę musiał się obronić. Potem jakiś patron przyjdzie i mnie zabije. To trudno. Zabije mi za to, że zabije... A skąd wiesz, że cię nie zabijemy wcześniej? Właśnie. Bo się obroni na pewno, no weźcie przystanie. No zobaczymy. Wy mnie zabijecie. Pycha często jest trudna, wiesz? Zgubą, dokładnie, ty weźcie. Bądź skromny. Skromność jest bardzo wskazaną cechą charakteru. Bardzo. Jestem bardzo skromny. To. Tak. No, z nami jakże by mogło być inaczej, no. Jak moglibyśmy w ogóle inaczej pomyśleć. No. Nie, ja wam nie dam, to wam radę. Ale normalnie bez problemu. Wam też tak naparza ja ta muzyka? Nie, ja mam ją cicho. Muzyka jest ładna. Tu. Ja mam bardzo, bardzo głośno tą muzykę i zagłusza was jak cholera. Mnie przypuszczalnie też. Bum. Nie, ciebie słyszę. Ale ładny statek. Ładny stateczek. Ale u mnie się jeszcze nie wczytało. 88%. O, już mam.
Jak znajdę... O, pozabijani. Close. Zajmę zamachem, został ubity. Widzę purpose. O, teraz ktoś tu gada. Teraz słyszę, że gada. Widzę purpose. Ale ja nie wiem, czy dobrze, czy ten... Jest lighter. No rusz się, Medivich! Ja uciekam przed nimi, no. No dobra. Jest lighter. Nie ma. Jak zwykle nosem, no co chamstwo. Już ubijają, to świetnie. Fuck! Zabiłem cię? Nie. A, zabił mnie traitor. Cholera. A ja zabiłem Lightera. A ja nie byłem traitorem. A w dupie to mam, czy byłeś, czy nie byłeś. Ale latam ci kolasiorem. Przybiję? Miałeś mnie bez problemu. Nie wiem, jakiś przyjdzie i mnie dobije? Jak cię zabiłem? Nikt cię nie da próba, no, bo nie zabiłeś traitora. A powiedz, dwóch za was zabiję. A dobra, nieważne. Mnie, mnie nie zabiłeś Lighter, mnie zabił traitor od pleców. Ja miałem jeszcze dużo życia. A tu leży sobie lajterek, o. No dobrze, ty masz low HP, kapada. Ty teraz to mój... Coś ty nabił? Tak. Medi coś tam jest traitorem. Każdy z nas był innocentem. Tak. Ups. Ale to była fajna runda, nie? No bardzo szybko. To mi się bardzo podobało. Tak. Nie, będę łaził, szukał, znaleźliśmy lightera, wywaliliśmy magazynek, w niego lighter pad, jest super. Fajna gra. Serwer będę miał Ungaga, ha. Podobała mi się. Dobra, dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego krótkiego odcinka, ale emocjonującego. Ja skończę ten odcinek w kominie, chodź do komina. Dobra, to ja też jestem w kominie. Wiesz, czym cię traitor zabił, Purpos? Co? Wiesz, czym cię traitor zabił? No, crowbarem. On tak. Cię będzie chciał Stigla spesować. Dziękujemy serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że oni tylko i wyłącznie dobrą zabawę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą. Klenia. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć ją na razie. Pa! Cześć.